Cześć. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o najnowszym, topowym modelu butów do brodzenia firmy Sims. Ten model to G4 Powerlock. But o unikalnej konstrukcji. A czemu ta konstrukcja jest unikalna, to spróbuję Wam pokazać. Cholewka formowana jest w technologii TPU, ale to znamy już z innych modeli. Kolorystyka buta no, bardzo gustowna, połączenie czarnego z tą klasyczną cegłą, takim pomarańczem firmy Sims. Co tego buta charakteryzuje? Bardzo twardy nos. Tutaj palce są doskonale chronione, jeśli chodzi o stuknięcie, o jakieś kamienie, skały. Syntetyczna tkanina, but stosunkowo lekki, para w rozmiarze 11 waży 1871 gramów, więc nie są jakieś ultra lekkie, ale nie są też ciężkie. Sprawiają wrażenie takiej bardzo zwartej, solidnej, mocnej konstrukcji. Otok jest dość wysoki, natomiast to, co je tu charakteryzuje, to dodatkowy szew. Tutaj mamy przeszycie naokoło buta. Z tyłu tak samo mamy bardzo wysoko wyprowadzoną gumę, także but jest pancerny, dobrze wzmocniony. Oczywiście oparty jest w całości na syntetycznych tkaninach. Natomiast to, co go wyróżnia od wszystkich innych butów do brodzenia, to unikalna konstrukcja podeszwy. Podeszwa jest oczywiście wykonana z wibramu, gumowa. Te buty dostępne są również z podeszwą filcową, natomiast te, które tu dziś prezentuję, to wibram. I to, co je wyróżnia, to unikalna konstrukcja podeszwy i systemu montowania kolców. Buty te wyposażone są w takie gwiazdki. Tutaj są fabrycznie wkręcone gwiazdki gumowe, które idealnie się sprawdzą przy chodzeniu po brzegu, przy długich wędrówkach, na łódce, na pontonie, kiedy mamy gdzieś na przykład spływać. Natomiast możemy je wymienić na aluminiowe gwiazdki, które są dostępne w komplecie. Jak widzicie, tutaj na każdym bucie mamy 7 takich gwiazdek. W zestawie mamy specjalny klucz. On ma mniejsze i większe oczko. To mniejsze jest właśnie do gwiazdek tych gumowych. I te gwiazdki ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, takie pół obrotu, jesteśmy w stanie wykręcić. Jak widzicie, tu jest gwintowane gniazdo i w to gniazdo, jak potrzebujemy dobrego podparcia na wszelkie śliskie powierzchnie, kamienie, głazy, które są pokryte glonami, wszędzie, gdzie mamy śliskie dno, te aluminiowe gwiazdki na pewno nam pomogą. Lekko tą gwiazdkę wkręciłem palcami, dokręcamy ją tym kluczem, tym większym oczkiem i robimy to zgodnie już wtedy z ruchem wskazówek zegara. Jak widzicie, tutaj 7 takich gwiazdek wchodzi na każdego buta. W komplecie do butów mamy 14 gwiazdek, po 7 na każdego buta. No i oczywiście, jeśli chcemy zmienić te gwiazdki aluminiowe z powrotem na gwiazdki gumowe, robimy to analogicznie, czyli tym kluczem, tym większym oczkiem. Nie chcę wskoczyć, ale pewnie zaraz wskoczy, bo o tak. I teraz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, pół obrotu
luzujemy sobie tą gwiazdkę. I już można ją, no, chyba jeszcze troszkę ją muszę poluzować. O. Już można ją odczepić. To, na co warto zwrócić uwagę i o czym trzeba pamiętać, to żeby w tych butach nie brodzić z wykręconymi gwiazdkami. Zawsze muszą być wkręcone albo te gumowe, albo aluminiowe. Z tego względu, że tutaj mamy wintowane gniazda na wierzchu. Gdyby tam wszedł piasek, brud, lub byśmy stanęli na jakiejś twardej skale, to jest ryzyko uszkodzenia tych gniazd, no i wtedy nie będziemy w stanie kręcić żadnych kolców. Więc analogicznie wstępnie przykręcam palcami, teraz tym mniejszym oczkiem łapię sobie tą gwiazdkę i dokręcam. No, bardzo ciekawy patent, na pewno wyróżniający te buty na tle konkurencji i wszystkich innych. No, są to też najdroższe buty, które aktualnie mamy w ofercie sklepu Salar. Natomiast powiem wam szczerze, no poprzednie buty G4 kosztowały około 1500 zł. Jeśli się doliczyło do nich dwie paczki gwiazdek, ta cena przekraczała 2000 zł, więc powoli zbliżamy się do ceny tych najnowszych butów z serii G4 Powerlock. Konstrukcja na pewno oryginalna, na pewno niespotykana na rynku. Jestem przekonany, że to będzie służyć i będziemy w stanie zweryfikować skuteczność takiego systemu nad wodą. Ja zapraszam was do subskrypcji kanału Salar. Co tydzień pojawiają się nowe filmy. Myślę, że każdy tam znajdzie coś ciekawego dla siebie. A link do tych butów znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie pozdrawiam.